Od 1 listopada zmienił się zakres i sposób przeprowadzania badań technicznych, który wprowadził pewne zmiany, ale dla zwykłego kierowcy ważna zmiana była już we wrześniu, gdzie wypadła nam karta pojazdu. Na podstawie karty pojazdu w tej chwili już nie możemy przeprowadzać badań technicznych. Z czym to się wiąże? Jeżeli ktoś kiedyś przed tą zmianą zgubił dowód rejestracyjny, mógł pojechać na stację diagnostyczną i zrobić badanie na podstawie karty pojazdu. W tej chwili jest to już od września niemożliwe, a od 1 listopada weszły następne zmiany dla zwykłego kierowcy. Z czym się to będzie wiązało? Z nieco wydłużoną procedurą badań technicznych, ponieważ zmienił się sposób sprawdzania na przykład spalin, gdzie został wydłużony o pewne czynności diagnosty. Obowiązkowo w tej chwili diagnosta będzie musiał sprawdzić amortyzatory, które do tej pory były nieobowiązkowo sprawdzane przez niektóre stacje. W tej chwili już obligatoryjnie przy każdym badaniu okresowym muszą być sprawdzone. To samo dotyczy nowych samochodów i systemu e-call, który jest już w tej chwili też obowiązkowo sprawdzany. Zmieniono nazwy usterek i zamiast usterki istotnej mamy usterkę poważną, zamiast usterki stwarzającej zagrożenie mamy usterkę niebezpieczną. Tych usterek niebezpiecznych, które skutkują zabraniem dowodu rejestracyjnego, na dzień dzisiejszy jest więcej. Diagnosta już na podstawie nowych przepisów nie ma takiej możliwości interpretacji przepisu, czy tą usterkę zakwalifikować do usterki poważnej czy niebezpiecznej. W tej chwili jest to jednoznacznie już określone, które z nich będzie musiał zakwalifikować jako usterki niebezpieczne. No i tu niestety pojawi się właśnie to zatrzymanie dowodu rejestracyjnego, gdzie klient będzie musiał się stawić na ponowne badanie. Oczywiście najlepiej usunąć usterkę niebezpieczną, dlatego że pojazd nie zostanie dopuszczony do ruchu i wiąże się to z bardzo poważnymi konsekwencjami dla właściciela pojazdu, ale jeżeli taki właściciel chce na przykład tymczasowe tablice, tak zwane czerwone, musi się udać do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Opola, jeżeli mówimy o mieszkańcach naszego miasta, uzyska je praktycznie od ręki, wtedy dojedzie na stację diagnostyczną po wykonanym tak naprawdę naprawie. I diagnosta, miejmy nadzieję, że już tą usterkę niebezpieczną zaklasyfikuje jako wykonaną. Oczywiście, jeżeli ktoś ma tablice tymczasowe, tylko tak zwane dojazdowe do stacji kontroli pojazdów, no, następnie musi je zwrócić i normalnie odzyskać swoje.